Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej dotyczące sprawozdania Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M, druk sejmowy nr 782. Wysoki Sejmie, klub mój przychyla się do wniosku Komisji Ustawodawczej o odrzucenie projektu uchwały z powodów przede wszystkim niekonstytucyjności zawartej w projekcie tej uchwały. Proponuje się powołanie Wysokiej Komisji Obywatelskiej, której nadanie z uprawnieniami Komisji Śledczej i wedle ustawy o Komisji Śledczej funkcjonującego. Ustawa o Komisji Śledczej, Konstytucja w artykule 111 mówi wyraźnie o Komisji Śledczej, to jest uprawnienie Sejmu i w skład Komisji Śledczej wchodzą tylko posłowie. Natomiast tu mówi się tak, wedle ustawy o Komisji Śledczej jako Komisja Śledcza będzie funkcjonować, natomiast nie będą w skład tej Komisji Śledczej wchodzili posłowie, tylko poza posłami i osobami zatrudnionymi w administracji rządowej, jak również nie będą wchodzić osoby uczestniczące w konfliktach politycznych, czyli osoby cieszące się określonym zaufaniem społecznym, osoby apolityczne, osoby o dużym doświadczeniu życiowym i tak dalej. Tylko jest pytanie, wymienione w uzasadnieniu projektu te osoby, jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prezes Najwyższej Izby Kontroli, nie mogą z mocy samej ustawy, bo to są organy konstytucyjne i w Konstytucji wyraźnie się określa zakres zadań tych osób. I poza zakres tych zadań osoby te innych funkcji pełnić nie mogą i innych obowiązków wykonywać. Podobnie jest z Trybunałem Konstytucyjnym. Zakres kognicji Trybunału i sędziów Trybunałów jest określony w Konstytucji. W tym momencie mówienie, że w skład tej komisji, Wysokiej Komisji Obywatelskiej wchodziliby sędziowie i członkowie Trybunału i już w tym zakresie nas ogranicza i mówi, nie możemy tego zrobić. Natomiast co to są osoby uczestniczące w konfliktach politycznych? No przecież to jest przepis niedookreślony. Artykuł 2 od razu Konstytucji kłania się. Mówi się w ten sposób, że brak jest tutaj poprawności legislacyjnej w sformułowaniu tego przepisu. Ponieważ istnieje możliwość szerokiej interpretacji. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpatrując skargi, czy rozpatrując wnioski partii politycznej, też w istocie rzeczy rozstrzygają konflikty polityczne. Czyli w tym momencie już by nie mogli być zasiadać w tej komisji. Dlatego też przepis jest niedookreślony o osobach uczestniczących w rozwiązywaniu konfliktów politycznych i przy najlepszej wykładni tych wątpliwości rozstrzygnąć się nie da. Nie chcę się odnosić do tych argumentów, które pan poseł Pal tutaj jako sprawozdawca Komisji Ustawodawczej poruszał, bo w całości je podtrzymuję. Natomiast stoimy na stanowisku i tak żeśmy to rozumieli, że gdyby projektodawcy chcieli wprowadzić jakieś zmiany do prawa lotniczego, i wprowadzić jakąś komisję, która byłaby komisją kontrolującą nad Państwową Komisją do Spraw Wypadków Lotniczych, nadzorującą tą komisję. W tym zakresie moglibyśmy mówić, bo to byłby organ pozakonstytucyjny, państwowy, który by nie naruszał konstytucji. Na pewno nie byłby komisją śledczą, która jest organem konstytucyjnym. I w tym zakresie nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że łamiemy prawo, że wchodzimy na ścieżkę niebezpieczną. W związku z tym, ponieważ projektodawcy w tym zakresie nie wykazali żadnych, że tak powiem, skłonności mediacyjnych i skłonności ustąpienia, w związku z tym Komisja Ustawodawcza podjęła uchwałę proponującą odrzucenie tego projektu uchwały i takie stanowisko też podtrzymuję w imieniu mojego klubu. Dziękuję.